Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, żebyśmy po roku spotkali się ponownie. Dzięki Bogu nikt nie odszedł z tego świata, z naszego grona emerytów. To znaczy, że nabyte siły po pracy w Urzędzie Gminy służą witalnie i bardzo dobrze. I myślę, że następny rok w tym samym gronie będzie dane nam przyspoczać. Co prawda dzisiaj kilku naszych koleżanek i kolegów nie ma, ale to różnie bywa, że czasami taka sytuacja nie inna. Cieszę się, że jesteście wszyscy w dobrym zdrowiu, w humorze. Pięknie wyglądacie, wypoczęci, wyspani, co niektórzy tutaj jeszcze pogratulujemy, mieli 50. rocznicę ślubu niedawno, nasza koleżanka Potrykus, w Urzędzie Stanu Cywilnego z mężem po raz drugi sobie ślubowali dozdonną i wieczną miłość. Ale zbliżamy się do tego najpiękniejszego okresu w roku pod względem przeżyć. Już dzisiaj mamy choinkę w urzędzie, która niesie ten wspaniały nastrój świąt Bożego Narodzenia, święta rodzinnego. A dzisiaj też spotykamy się w rodzinie pracowników byłych i obecnych Urzędu Gminy. Cieszę się, że będziemy mogli znowu sobie powspominać, porozmawiać i dowiedzieć się, co u kogo się wydarzyło. Możemy po prostu podziękować panu wójtowi, zastępcy, pani sekretarz i pracownikom urzędu, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj mogliśmy się spotkać, że mogliśmy sobie pośmiać się, po prostu powspominać pewne sprawy, ponieważ praca w urzędzie była cudowna dla mnie osobiście, miłe wspomnienia. Dzisiaj dużo rozmów w takim pięknym gronie właśnie i z panem wójtem, i z pracownikami. Tak. I dlatego ja mówię, że to jest taki po prostu moment, kiedy możemy się spotkać jako byli pracownicy urzędu i powspominać, porozmawiać. Także to jest nam troszeczkę potrzebne. Moje imię Maria, pracowałam też w Puckiej, jak to się mówi, urzędzie, przedszkolu. Parę lat jestem na emeryturze. No, od dłuższego czasu, co roku spotykamy się. Bardzo jest miło. Czekam na to dzień, żeby się spotkać i porozmawiać. No wszystkich pozdrawiam i bardzo jest miło.